Monika Wróbel-Wnuk, witam w kolejnym serwisie Flesz Radomsko24.pl. Zaczynamy niestety od tragicznej informacji z początku tygodnia. We wtorek rano na drodze krajowej nr 42 w okolicy miejscowości Granice doszło do tragicznego zderzenia dwóch aut. O szczegółach opowie oficer prasowy Aneta Wlazłowska z Komendy Powiatowej w Radomsku. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do jakiego doszło około godziny 8:30 na drodze krajowej nr 42, niedaleko miejscowości Granice. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Fiatem Dablo z nieustalonych jak dotąd przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadził do zdarzenia czołowego z samochodem ciężarowym. W wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniosły dwie osoby, mieszkańcy Przedborza, 63-letni mężczyzna oraz 59-letnia kobieta. Zgodnie z decyzją prokuratury ich ciała zostały zabezpieczone w prosektorium. Kierowca samochodu ciężarowego nie odniósł obrażeń ciała, nie było konieczności jego hospitalizacji. Mężczyzna ten był trzeźwy. W związku z zagrożeniem epidemicznym od 6 kwietnia Urząd Miasta w Radomsku pracuje w systemie zmianowym. Wszystkie sprawy mieszkańców będą realizowane bez zmian. Urząd wydłużył godziny pracy. Urząd będzie czynny od godziny 7:30 do godziny 17:00. Pierwsza zmiana będzie trwała od 7:30 do 12:00, a druga od 12:30 do 17:00. Natomiast od godziny 12:00 do 12:30 będzie odbywać się dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń. W tym czasie urząd będzie nieczynny. Do odwołania zostaną... nie będzie przyjęć interesantów takich bezpośrednich, nie będzie też bezpośrednich przyjęć mieszkańców w urzędzie. Zalecamy również stosowanie środków zabezpieczających, czyli zakrywanie ust i nosa maseczkami, używanie środków dezynfekujących oraz utrzymywanie dystansu społecznego. Zachęcamy mieszkańców do kontaktowania się z urzędem przez platformę ePUAP, kontaktem telefonicznym oraz mailami. Jeśli sprawa będzie niecierpiąca zwłoki, pilna, oczywiście będą wpuszczani mieszkańcy do urzędu w biurze obsługi interesanta na parterze budynku. Od 12 kwietnia w systemie zmianowym będzie pracować też starostwo powiatowe w Radomsku. Aż do 7 maja będzie czynne od godziny 7 do godziny 17:30 z 30-minutową przerwą techniczną przeznaczoną na dezynfekcję pomieszczeń. Rozrasta się osiedle bloków przy ulicy Sadowej budowanych przez Miejską Spółkę Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Pytamy, na jakim etapie jest budowa kolejnego budynku wielorodzinnego. Mimo nie do końca sprzyjających warunków atmosferycznych, prace przebiegają zgodnie z przekazanym przez generalnego wykonawcę harmonogramem. W chwili obecnej mamy wykonany strop nad drugim piętrem oraz zakończone murowanie ścianek działowych na kondygnacjach parteru i pierwszego piętra. W okolicach. Następnie teraz zostanie do końca kwietnia wykonany ostatni strop i wykonawca przystąpi do prac dachowych. Niezależnie od tego w okolicach 15 kwietnia na pierwsze dwie kondygnacje, czyli parteru i pierwszego piętra, wejdą ekipy hydrauliczne, elektryczne, żeby wykonywać swoje prace. Ogólnie jesteśmy zadowoleni z przebiegu prac budowlanych. Jeżeli nie pojawią się żadne niespodziewane okoliczności, to budowa bloku i oddanie go do użytku powinno nastąpić w pierwszym kwartale 2022 roku. W tym bloku będą 32 mieszkania. Wszystkie lokale mają już swoich najemców. Ze względu na brak miejsca będzie to ostatni blok budowany przez TBS na tym osiedlu. Wójt gminy Ładzice docenił 11-letnią Martę Łysik. Uczennica szkoły w Radziechowicach jest utalentowaną karateczką. Marta Łysik to uczennica publicznej szkoły podstawowej w Radziechowicach. Stypendium otrzymała za zdobycie drugiego miejsca w Mistrzostwach Świata w karate. Teraz w epidemii jeżdżę ze swoim trenerem Andrzejem Dudkiem. A dawniej jeździłam z mamą i jeżdżę do Warszawy teraz najczęściej, do Józefowa. I powiedz nam o tym karty, w jakiej kategorii te nagrody zdobywasz? W kategorii minus 35 10, 11 lat. Myślę, że gmina powinna wspierać właśnie młodych, utalentowanych sportowców, jak i nie tylko sportowców. Przeznaczamy właśnie na to, jakieś tam pieniążki w budżecie są przeznaczone. Będziemy wspierać, bo myślę, że jest warte takie działanie i podkreślenia, że mamy uzdolnioną młodzież. Marta otrzymała stypendium w wysokości 2400 zł. Podczas wręczania zapowiedziała, że przekaże je na wyjazd na obóz karate. Atak kleszczy już się rozpoczął. Przypominamy, kleszcze mogą być niezwykle niebezpieczne, ponieważ przenoszą groźne dla człowieka wirusy i bakterie. Choroby odkleszczowe to grupa chorób rozwijających się w wyniku ukąszenia przez kleszcze nosiciela niebezpiecznych patogenów wywołujących choroby takie jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. Na niektórych obszarach Polski średnio około 30% kleszczy może być nosicielami jednego lub wielu patogenów wywołujących choroby. Przez łagodne zimy sezon na kleszcze może trwać nawet cały rok. Kleszcze zaczynają swoją aktywność już w temperaturze 5–7 stopni Celsjusza. Sezon zaczyna się, już pierwsi pacjenci z kleszczami zgłaszają się do naszej placówki. Są to osoby nieliczne, które najczęściej spacerowały po terenach leśnych. Stąd też oczywiście jak najbardziej trzeba na te kleszcze uważać. To jest problem, który pojawia się każdego roku. Stąd też zawsze powinniśmy uważać po powrocie z spaceru w lesie czy też po parkach, sprawdzić dokładnie swoje ciało, czy rzeczywiście takiego kleszcza nie mamy. Co zrobić po ukąszeniu kleszcza? Usuń kleszcza niezwłocznie po zaobserwowaniu ukąszenia. Nie stosuj żadnych środków wspomagających usuwanie kleszcza, np. masła, oliwy z oliwek czy kosmetyków do ciała. Nie rozgniataj, nie wyciskaj. Ukąszenie kleszczy jest niebezpieczne także dla zwierząt, ponieważ przenoszą one kilka poważnych chorób. Dla psów groźna jest przede wszystkim babeszjoza. Budowa parkingu przy ulicy Reymonta, prace związane z zagospodarowaniem skweru przy ulicy Piastowskiej. Sprawdzamy, jak wyglądają prace związane z tymi inwestycjami. Budowa parkingu, jak idzie teraz? Przygotowany został już teren pod inwestycje, zostały usunięte krzewy i inne przeszkadzające tam elementy, które nie znajdą się w końcowym projekcie. Zostały usunięte budynki gospodarcze. Teraz przystępuje wykonawca do rozbiórki budynku, który znajduje się na terenie inwestycji, czyli kamienicy. Na skwerze przy ulicy Piastowskiej wykonane są już roboty ziemne, wykonana jest instalacja elektryczna i obrzeża chodnika. Pandemia niestety nie odpuszcza, obostrzenia zostały przedłużone do 18 kwietnia. Niestety izolacja sprzyja uzależnieniom. Czy więcej osób niż przed pandemią zgłasza się na leczenie? Kiedy i gdzie szukać pomocy, pytamy specjalistów z kliniki Wolmed w Dubiu. Wydłużający się czas kwarantanny to ogromne wyzwanie dla dużej części społeczeństwa. Specjaliści zauważają, coraz więcej osób sięga po alkohol. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że czas spędzony w domowej izolacji może sprzyjać uzależnieniom. Pacjenci, tak jak już mówiłem kiedyś o tym, że wracają po okresach niepicia. Stresy, kłótnie powodują, że człowiek rozładowuje emocje przez alkohol. Miałem taką rodzinę, gdzie ludzie podczas izolacji na 46 metrach mieszkali w 6 osób, małżeństwo z dziećmi, dwójkę małym i dziadkowie. I tutaj dochodziło do niesnasek i wtedy też jeszcze na domiar złego ci dziadkowie, jak gdyby w jeszcze wieku produkcyjnym, stracili pracę, to mąż zaczął pić, wrócił po 10 latach odstawienia alkoholu do picia, a kobieta rozchorowała się na zaburzenia adaptacyjne. Czyli jest to problem całych rodzin. Co zrobić, aby bliski przestał pić, czyli jak skutecznie zmotywować osobę uzależnioną do podjęcia leczenia? Czy kiedy nic nie pomaga, można to zrobić prawnie? Krok pierwszy. Musimy wzmocnić osobę uzależnioną. To znaczy powiedzieć tej osobie, że jest dla nas ważna, na przykład kochana, bezwarunkowo bliska i że zrobimy dla niej bardzo dużo i oferujemy pomoc w tym, żeby zacząć walczyć z uzależnieniem. To jest krok pierwszy. Oczywiście osoba nie chce. Jeżeli tak jest, przechodzimy do kroku drugiego, czyli stawiamy granice. Pomimo tego, co powiedzieliśmy w kroku pierwszym, musimy chronić siebie, ponieważ jest choroba, jest uzależnienie, wszyscy na tym cierpią i my musimy postawić granicę. Jeśli nie rozpoczniemy leczenia, wówczas my, bliscy, będziemy musieli się ochronić, będziemy się musieli separować od takiej osoby. I ta osoba będzie w perspektywie pozbawiona wszelkich środków, które potrzebne jej są do uprawiania nałogu. I dopiero krok trzeci, jeśli to nie pomaga, to trzeba pokazać, czyli wypełnić krok drugi, trzeba postawić te granice i wtedy zmienia się myślenie osoby uzależnionej, ona czuje, że została przede wszystkim sama i bardzo często będzie się to wiązało z mówieniem, że ja nie mam po co żyć, że ja nie mam bliskich i tak dalej. Nie wolno się pod tym ugiąć, bo to jest działanie rozpaczliwe osoby uzależnionej, cały czas trzeba powtarzać, jesteśmy blisko, jesteśmy kochani, jesteśmy kochający, ale stawiamy ci granice, tak? Damy ci palec, jak ty dasz palec. I wtedy najczęściej dochodzi do kooperacji. Najważniejsze, żeby uzależniony znalazł się w szponach fachowców. Wtedy po co my jesteśmy potrzebni? My jesteśmy tak naprawdę potrzebni po to, żeby ten człowiek zaczął chcieć coś zmieniać. I wtedy dopiero zaczyna się leczenie. A na koniec sport. RKS Radomsko rozpoczął zmagania w grupie spadkowej w trzeciej lidze. W sobotę 3 kwietnia radomszczanie zmierzyli się z Ursusem Warszawa. Spotkanie nie ułożyło się po myśli gospodarzy i przegrali 1-2. W sobotnim spotkaniu po pół godzinie pierwszej części gry goście z Warszawy wygrywali już 2-0. Najpierw z rzutu karnego w 13 minucie bramkarza RKS po faulu Adriana Klepacza pokonuje Patryk Kamiński. Drugiego gola zdobywa ten sam zawodnik w 34 minucie po stracie piłki przez Adriana Klepacza tuż przed własnym polem karnym. Z kolei jedyną bramkę dla RKS Radomsko zdobył minutę później Rafał Babul. W drugiej połowie wynik nie uległ zmianie i 3 punkty powędrowały do Warszawy. Po meczu z Ursusem zespół RKS-u zostaje na 13. miejscu w tabeli. Na koncie ma 29 punktów i tylko 4 oczka przewagi nad drużynami, które spadną z ligi. W następnej kolejce żółto-niebiescy udają się na mecz z Olimpią Zambrów. Dziękuję za uwagę. Zapraszam oczywiście za tydzień na godzinę 20. Pamiętajcie zasubskrybować nasz kanał na YouTubie. Obserwujcie nas również na Facebooku i Instagramie.